Cześć kochani, z tej strony Wasza Tamara, czyli Macadamian Girl. Nowy vlog, pamiętajcie, że jak co tydzień coś nowego na kanale, więc warto subskrybować i oczywiście klikać kciuki w górę, jeżeli spodoba Wam się ten film. A będziemy rozmawiać o zabiegach kosmetycznych, które warto zrobić jesienią i zimą. No bo to jest taki czas, kiedy nasza skóra jest trochę bardziej zakryta, więc idealna okazja do tego, żeby zadbać o pielęgnację. Zaczniemy od mojego ukochanego zabiegu, czyli Geneo. Geneo to innowacyjny peeling. Wykorzystuje stężone powietrze wzbogacone o dwutlenek węgla. Dzięki temu, że pobudzone jest przemieszczanie się tlenu, macie też lepiej ukrwioną skórę. Co ciekawe, zabieg w całości trwa 30 minut, ale dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to tabletka peelingująca, a drugi etap to taka tabletka nawilżająca. Po takim zabiegu Wasza skóra jest gotowa do przyjęcia serum albo innych odżywczych kosmetyków, a Wy jesteście gotowe do wyjścia. Jesień jest idealnym czasem na lasery, a jeżeli myślicie o bezinwazyjnym laserowym liftingu, to polecam Clear Lift. Clear Lift to laserowy zabieg, który polega na tym, że dzięki wiązce laserowej Wasza skóra doznaje mikro uszkodzeń w strukturze skóry właściwej, ale naskórek pozostaje niewzruszony. Dzięki temu Wasza skóra jest pobudzona do tego, żeby się regenerować, zwiększa się produkcja kolagenu, no i zaobserwujecie ogólne ujędrnienie. Całość trwa około 35 minut i w zależności od tego, jak bardzo wrażliwą macie cerę, możecie zauważyć lekkie zaczerwienienie albo, tak jak u mnie, zupełnie nic. Czasem zdarza się, że skóra się minimalnie łuszczy, ale jest to naprawdę malutki, niepożądany efekt w porównaniu do ogromnych rezultatów. Dziewczyny, która z Was nie myślała o tym, żeby na przykład mieć nieco bardziej zarysowane kości policzkowe albo na przykład poprawić sobie owal twarzy? No tak, ale jeżeli odstrasza Was myśl o wizycie u chirurga, mam dużo lepsze rozwiązanie. Zabieg Endermolift. To jest taki zabieg, który polega na masażu twarzy, intensywnym, głębokim masażu twarzy, który pobudza produkcję białek i pobudza proces lipolizy. To jest taki zabieg, który można potraktować jako przygotowanie do tego, żeby Wasza skóra przyjęła inne składniki odżywcze. Oczywiście pobudza produkcję kolagenu i ujędrni Waszą cerę. Ale jeżeli chcecie właśnie popracować nad owalem i kształtem swojej twarzy, to będzie doskonałą odpowiedzią, zwłaszcza jeżeli zrobicie serię takich zabiegów. Jeżeli nie wystarczają Wam peelingi, które robicie sami na co dzień w domu, to warto wypróbować coś innowacyjnego, na przykład peeling medyczny DermaQuest. To jest peeling, który zawiera w swoim składzie takie substancje jak rezorcyna, kwas mlekowy czy kwas salicylowy. A dlaczego tak dobrze działa? Przede wszystkim dlatego, że jest świetną odpowiedzią na wszystkie problemy potrądzikowej cery, na nierówny koloryt, na drobne blizny, a także na przebarwienia. Dodatkowo ten peeling powoduje zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek, no i oczywiście reguluje wydzielanie sebum. Coś, z czym osoby z cerą trądzikową zawsze się borykają. A skoro już mowa o przebarwieniach, to z tymi poważniejszymi warto powalczyć laserem. A jaki laser jest do tego najlepszy? Spróbujcie iPixel. To jest laser, którego wiązka światła sięga głęboko do tkanki podskórnej i skóry właściwej. Dzięki mikrouszkodzeniom, które powoduje, stare komórki zostają zastąpione nowymi, zdrowymi komórkami. Bye bye przebarwienia. Oczywiście można zrobić jeden zabieg lub całą serię, wtedy efekty są jeszcze bardziej widoczne. Kochani, to już wszystko na dziś. To są oczywiście moje prywatne jesienne must have'y, ale dajcie znać, co Wy lubicie sobie robić jesienią. Jeżeli mogę coś przetestować, to chętnie to zrobię. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału i klikaniu kciuków w górę, jeżeli uważacie, że ten film był przydatny. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.